Witamy Państwa w piątek, dla niektórych to już weekend, dla nas pewnie niebawem też, sobota i niedziela to czas relaksu, ale czas na dobrą lekturę. A te znajdą Państwo w najnowszym wydaniu Czasu na Opole i to w wydaniu tym klasycznym papierowym, jak i oczywiście elektronicznym, czasnaopole.pl na stronie www. Można sobie całą tę gazetę elektronicznie odczytać. A co znajdą Państwo? Oczywiście tylko zachęcę Państwa do tego, no, o czym piszemy. Między innymi bardzo ważny temat, na pierwszej stronie rosną dopłaty do żłobków po 1500 zł na każde dziecko. Szeroka publikacja, informacje właśnie o sytuacji w żłobkach w Opolu wewnątrz naszego numeru, a ponadto o rzeczach, no, czasem niestety nieprzyjemnych, bo bez żadnego trybu, czyli jak gospodarowano publicznym groszem w SIM opolskie, będą Państwo mogli przeczytać w publikacji wewnątrz numeru. No a oprócz tego rozmowa, skoro też o szkole wspomniałem, z kuratorem oświaty w Opolu, czyli panią Joanną Raźniewską. Polska szkoła, do starych dochodzą nowe wyzwania, czyli trudny czas dla nauczycieli. Ponadto tematy dwa takie sportowe ciekawe, mianowicie jeden związany z tym, że stadion opolski już w barwach Odry Opole, czyli niebiesko-czerwone krzesełka pojawiły się i z lotu ptaka będzie można ten napis odczytać na stadionie, a skoro o sporcie mowa, to powiem Państwu, że na naszej rozkładówce tutaj wszystko Gwardii Opole. Wczoraj gwardziści grali mecz z Puławami, wieczorem przed nimi jeszcze całe prawie dwie rundy grania. Jest rozmowa z prezesem Gwardii, no i oczywiście z trenerem. Bartosz Jurecki mówi twardo: uwierzyć w swoje umiejętności. I to chyba bardzo dobra recepta na sukcesy, zwłaszcza młodych szczypiornistów. No i na koniec, bo skoro weekend, proszę Państwa, to poczuję nie tylko smak, zapach drukarskiej farby, ale zapach lawendy, która ponoć jest dobra na miłość. O czym chcę Państwa przekonać Iwona Łapińska. Pani eteryczka, zielarka, praktykująca białą magię. No o okultyzmie roślin i nie tylko rozmowa w Czasie na Opole. Zachęcam Państwa, jak się okazuje, jest tyle roślin, że jak w ogóle opanować wiedzę o takiej mnogości. Nasz gość twierdzi, że się da. A my wierzymy, że da się również podczas weekendu znaleźć czas na to, by sięgnąć po lektury najnowszego numeru Czasu na Opole. W publikatorach, miejskich instytucjach, w galeriach handlowych znajdą go Państwo wszędzie. Bezpłatne oczywiście kolejne wydanie Czasu na Opole. Jak nie w takiej klasycznej wersji, to i elektronicznej. Udanej, miłej lektury.